Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Gotowe na Wszystko. Witamy w centrum handlowym, w Fairview. I pójdźmy sobie zobaczyć najpierw te ciuchy. Tu mamy ten cały butik. Zobaczmy. Ja kiedyś chyba próbowałam już. Chociaż tu mamy i tu mamy. Dobra, zobaczymy. Chyba kiedyś próbowałam już coś tu kupować, ale tak chyba mi się coś nie podobało. Wszystko, tak. Z tego co pamiętam. No ale zobaczymy. Może akurat coś. O, może właśnie sukienkę sobie. Ładne. Hej, a nie miałaś czegoś podobnego na tym swoim pokazie mody? Tak mi się coś wydaje. Czemu to w ogóle... Ja mogę to kupić? Czekajcie, bo to są takie... intrygujące mnie rzeczy. Aha, to jest posiadane! To też jest... Aha, no mówiłam sukienka od Foxa. Wow, ja tego nie widzę, jestem ślepa, naprawdę. Mini sukienka, co dzieje? No mają te kolory masakryczne, nie? Ten kolor jest ładny w sumie. Ja kupmy sobie to. I może teraz coś innego. To wygląda jakby miała płaskie cycki. W ogóle ma takie mało wyraziste te cycki, no ale... Jakiś sweterek... Może różową bluzeczkę... sobie kupimy... Matko, okropnie to wygląda. Ja mam chyba taką, nie? Tak, to jest moje. Weźmy sobie, kupmy jeszcze czerwoną. Ale te ramionczka są masakrycznie zrobione. Może golfik? Nie. Nie, nie, nie. Czekajcie, może dobierzemy do tej coś. O matko! Nie ma jakichś takich normalnych jeansów? O, białe też mogę wziąć. Te spódnice są okropne. Te spodnie to mam. No, może takie jasne sobie weźmiemy? O, albo te. Mamy kupę kasy, możemy poszaleć. To też wezmę. Nie, to jest brzydkie. To jest brzydkie w tym kolorze w ogóle. Dobra, buty. Buty, buty, buty. Dobra, weź takie. Weź takie. O, takie też są spoko. Takie też są spoko. Co ty tu masz jeszcze? To też wygląda całkiem... Całkiem. Wszystkie biorę, co tam się gada. Okej. Aha, ja teraz mogę się przebrać. Czekajcie, to ja się muszę Teraz nie wiem. O matko, teraz nie wiem. W tej sukience pochodziła od Franka. Tylko buty trzeba do niej jakieś dobrać. Albo takie. Takie to średnio. Hmm.
seksowne szpilki. Albo białe. Dobra, weź mi białe. Jej! Będziemy popylać teraz w sukience. Nareszcie jakieś zmiany, nie? Po chyba 15 odcinkach albo 16 zmieniłam ciuchy, wow. Dobra, porozmawiajmy z naszym panem doktorem, więc opcjonalne zadanie. Dzień dobry, czy mogę w czymś pomóc? Niepokoi mnie kilka spraw. Czy ma pan kilka minut przed następną wizytą? Potrzebuję porady. Czy ma pan trochę czasu? Nie byłam umówiona, ale miałam nadzieję, że mnie jednak pan przyjmie. Chyba popadłam w rutynę, doktorze. Czy możemy porozmawiać? Ma pani szczęście, ktoś odwołał wizytę. Co panią martwi? Chyba nic konkretnego. Czuję się tylko jakoś dziwnie w życiu. Wie pan, od chwili, kiedy miałam włamanie do domu. Dobrze, gdzie tu zacząć? Ostatnio mam dojmujące poczucie straty. Od czasu, gdy włamano mi się do domu. Bardzo krótko przecież, bo to było dzisiaj rano. Ale spoko. Naprawdę nie wiem, jak to ująć. Ostatnio prawie każdy aspekt mojego życia powoduje tylko chaos. Wiem, że to dla pani trudne, ale czy może pani określić, co konkretnie powoduje, że czuje się pani niepewnie? Czy też to bardziej ogólne uczucie niepokoju i lęku? Gdybym wiedziała, powiedziałabym panu, ale nie wiem. Czuję tylko, że chodzi o coś więcej niż samo włamanie. Jestem skołowana, tak po prostu. Nie wiem już, jak mam się czuć w stosunku do wszystkiego. Na pewno bierze się to z uczucia pogwałcenia spokoju naszego domu przez włamywacze, ale oni nawet niczego nie zabrali, więc sama już nie wiem. Dobra, niech będzie to. Emocje są zdradliwe, Amy, a w tej sytuacji trudno znaleźć zakończenie sprawy. Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale może spróbuję pani napisać list do osób, które to zrobiły. Oczywiście to nie jest tak, nie jest tak naprawdę do nich, ale z doświadczenia wiem, że taka technika bardzo pomagała moim pacjentom. Okej. Okay. Czy jeszcze coś panią gnębi, matko? I jest jeszcze coś, bardziej zagadka niż problem. Widzi pan, co do agenta, z którym rozmawiałam o włamaniu i innych sprawach, mam takie dziwne wrażenie, że już się kiedyś spotkaliśmy. Boże, czuję się tak okropnie, jeden problem za drugim. Zazwyczaj trzymam się dobrze, ale muszę wyznać, że ostatnio zaskakuje mnie nieczułość mojego męża. Ojej. Tak, coś jest nie tak z moim sąsiadem Frankiem. Wplątał się w niebezpieczne sprawy i chciałabym wiedzieć, jak mogę mu pomóc. Cóż, tak, trudno to opisać, ale miałam dziś dziwną rozmowę z sąsiadem. Mój mąż upokorzył mnie dziś rano i to przy obcych. Zupełnie nie wiem, co o tym myśleć. Jestem wstrząśnięta i skołowana. Nigdy nie mówił niczego takiego. Cóż, spotkałam agenta federalnego Erika Larsena, który bywa ostatnio w okolicy. To dziwne, ale mam wrażenie, że skądś go znam. Albo powinnam go znać, ale nigdy wcześniej go nie spotkałam. Dobra, to jest intrygujące. Czy rozmawiała z nim pani o tym? Rozmawiałam z nim, dlatego właśnie jest to dziwne. Nie wyjawił mi żadnych informacji. To nie tak, że mu nie ufam, ale i tak jest w tym coś dziwnego. Frank Fox mi o nim powiedział. Spotkałam go raz w centrum. Rozmawialiśmy chwilę, ale nie mogę przestać o nim myśleć. Wpadłam na niego w centrum. Rozmawialiśmy przez chwilę i z jakiegoś powodu poszukałam o nim informacji w internecie. Co? Nie, jeszcze nie szukałam informacji w internecie, a powinnam? Dlaczego czuje się pani dziwnie w związku z nim? Czy powiedział coś dziwnego, a może coś zbyt poufałego? Nie wiem, co to jest, ale mam wrażenie, że on coś przede mną ukrywa. Nie mogę tego dokładnie określić. Nie chodzi o to, co powiedział, tylko o wrażenie, że on wie więcej niż mówi. Cóż, skoro pracuje dla rządu, to pewnie jest to oczywiste. Czy coś jeszcze panią trapi? Boże, czuję się tak okropnie. Jeden problem za drugim. Tak, coś jest nie tak z moim Frankiem. Z moim Frankiem. Z moim sąsiadem. Jeśli nie ma to bezpośredniego wpływu na panią, najlepiej się nie angażować. To ważne, aby nie identyfikować się z cudzymi problemami. Musimy nauczyć się ignorować sprawy, nad którymi nie panujemy i starać się myśleć pozytywnie. Wow. Może powinnam coś do siebie wyciągnąć od tego gościa. Tak w życiu realnym. Trudno dokładnie pamiętać coś, co następuje w dziwnych okolicznościach, ale spróbuję.
Dziękuję, doktorze, to rozsądna rada. Dobrze, kiedy pan to mówi, brzmi to rozsądnie, ale nie wiem, jak to naprawić. Cóż, mam nadzieję, że to pomoże. Czy chciała pani jeszcze o coś zapytać? Dobra, nie będę tu też. Czy powiedział coś konkretnego? Naprawdę się zdenerwowałam. W obecności policji rzucił głupią uwagę, że niby całymi dniami się obijam. Tak, zupełnie znienacka zarzucił mi lenistwo, że siedzę w domu całymi dniami i nic nie robię. Wściekłam się, kazałam mu zostać w domu i utrzymywać go w porządku. Nie przypominam sobie dokładnych słów. Pamiętam tylko, że byłam zakłopotana i wściekła. Nie mogłam uwierzyć, że to powiedział. Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze sobie pani z tym poradziła. Na pewno pojął tę niezbyt delikatną aluzję. Czy chciała pani jeszcze o coś zapytać? Ale swoją drogą to on jest raczej mało pomocny. Co z tego, że powiem mu o tym, że tam, nie wiem, o tych wszystkich wydarzeniach, czy o włamaniu, czy o tym, jak on nie daje praktycznie żadnych jakichś konkretnych rozwiązań, tylko... No dobrze, no musi pani przestać się tym przejmować. No okej. Okay. To jest takie mało pomocne. Dziękuję doktorze, chyba mam dość informacji do przemyślenia, do widzenia. Okej, okay, z Danielem. W sieci, okej. Okay. Dobra, to wracamy do domu. Jedziemy do domu. W ogóle wydaliśmy kupę kasy, matko. 7000 zostało. Nie chcę pielęgnować ogródka. Co jest w mojej skrzynce na listy znowu? Aha. Salon Elite. Kurde, ale... A to co? Dostaliśmy ten! Nagrodę za Danię. Danię wygrało zeszłoroczny konkurs gotowania. Czekoladowy przysmak. Każdy był zachwycony i oczarowany tym cudownym aromatem. Co? Ale to nie było moje danie. No, to tego już nie mogę przeczytać. Nie rozumiem. No ale dostałam jakąś tam nagrodę, to chyba wygrałam. To jest takie dziwne. Nie ogarniam tego. Chodzimy do naszego pięknego domu, jej. Co to ja miałam zrobić? Aha, internet. Internet! Kobieto, internet. Surfuj. Surf, surf. Patrzcie, mama wróciła do domu i zmieniła ciuchy. Wychodziła rano w innych ciuchach, wróciła w innych. Czy to nie podejrzane? Erik Larsen. Szukaj. Nie wiem, od której strony powinnam... Dobra, od góry. Aha. Piłka nożna w szkołach stanu Nebraska. Okej. Okay. Erik Larsen. Cudowne koty. Archiwum wystaw kotów. On ma kota? Gdzie jest ten Erik Larsen? Panther. Półdługowłosy. To pewnie będzie hasło. Panther. Okej. Okay. Nie wiem, czy dobrze wpisałam. A, dobrze. Witajcie, przyjaciele i rodzino. Jak większość z was wie, zostałem wysłany do pewnego miasteczka do pracy nad ciekawą sprawą dotyczącą malwersacji. W ogóle dziwne, że mają takie...
w biurze takie, czy co są raporty w ogóle, nie wiem. Dobrze się bawię i pomimo tego, że mnóstwo pracuję, otoczenie jest bajkowe, a ludzie, których to spotykam, są bardzo... On, jak wypisał list, to... Ten, no właśnie do rodziny, a nie... Nie wiem, dlaczego to w ogóle jest. Dziwne to. So strange. Od czasu do czasu konsultują się ze mną w niekończącej się sprawie Corsetiego. Poważnie się zastanawiam, czy uda mi się doprowadzić ją kiedyś do końca. Ciekawa. To zadziwiające, jak masa pieniędzy i dobrzy prawnicy zwalniają cię od przestrzegania prawa. Ze spraw osobistych. Mogę wkrótce mieć kilka ciekawych wiadomości. Wydaje mi się, że odnalazłem starą przyjaciółkę, ale ciągle jeszcze jestem w fazie sprawdzania. Do wszystkich, którzy znali mnie w Nebrasce, będziecie chcieli usłyszeć tę historię wprost ode mnie, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, zadzwońcie. Czyżby była mowa o nas? Wiadomości rodzinne. Rodzice dalej robią swoje. Mój ojciec cały czas chodzi na ryby i bawi się stolarką. Emerytura wydaje się mu służyć. Moja matka niedawno zaczęła ochotniczą pracę w bibliotece Wooddriver. Jestem ostrożnym optymistą i mam nadzieję, że któregoś dnia nauczy się obsługiwać komputer. Haha. Pantera i mój drugi kot Boomer są na wakacjach moich rodziców, dopóki pracuję nad sprawą. Jeżeli będziecie w pobliżu, wpadnijcie z wizytą i upewnijcie się, że są przyzwoicie karmione. Wszyscy wiecie, jak bardzo mój tato nie lubi kotów. Tylko żartowałem, tato. Gdy poprzednio je u nich zostawiłem, Pantera przytyła 2 kilo. Najwyraźniej mój tato uważa, że ser w puszce jest kocim przysmakiem. Postaram się aktualizować tę stronę dla moich przyjaciół i rodziny przynajmniej raz na tydzień, ale jestem ostatnio zajęty, więc proszę was o cierpliwość. Wasz Erik. Intrygująca. Okej. Okay. Aha, i tylko tyle. Teraz rozmowa z Danielem. No to idziemy do Daniela w takim razie. Ogromnie ci dziękuję, że przyszłaś. Przepraszam za to żebranie. Musiałem się z tobą spotkać twarzą w twarz. Nie ma sprawy, Danielu, bo to mamy sąsiadów. W porządku, Danielu, powiedz mi tylko, co jest aż tak ważne, że jestem tu tak nagle potrzebna. No i jestem, co masz na myśli? Nie czuję się dobrze, prosząc cię o to, ale tylko tobie mogę zaufać. Nie stresuj się, Danielu, powiedz tylko, o co chodzi. Przejdź do sedna, mój drogi, w czym rzecz? Wyrzuć to z siebie, pewnie przesadzasz. Jak wiesz, Frank w coś się wpakował i mam dziwne uczucie, że stanie się coś złego. Wiem, że lubię dramatyzować, ale tu konieczny jest plan obrony i mnie, i Franka. Amy, potrzebna mi broń. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł, ale jeśli się na to zdecydowałeś, to nie ma sprawy. Jasne. I to ma być twoje rozwiązanie? Broń? Rany, spodziewałam się po tobie czegoś więcej, no ale w końcu jesteś tylko facetem. Broń, Danielu, nie znasz statystyk, to tylko zwiększa prawdopodobieństwo tego, że ktoś zostanie ranny. To chyba niezły pomysł, Danielu, ale czegoś tu nie rozumiem. Czemu mi o tym mówisz? Dobra, bądźmy w szoku. Myślałem, że mnie zrozumiesz, albo przynajmniej nie będziesz osądzać. Jak możesz wyrzucać mi, że staram się ochronić moją rodzinę? Dobra, Danielu, wyluzuj, jeśli to dla ciebie takie ważne. Popieram twoją decyzję. Wiesz, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia w okolicy, może to i nie jest taki zły pomysł. Ja bym się kłóciła, no, niech ci będzie. Niestety jest tu haczyk. Z uwagi na pewne zaszłości, nad którymi nie chcę się tu rozwodzić, nie mogę kupić sobie broni. Wiem, że masz dobre kontakty z sąsiadami. Masz tu wpływy. Może udałoby ci się znaleźć mi broń. Kurde. To znaczy, skoro znasz się z Mike'iem Delfino i Brie van de Kamp, możesz od nich pożyczyć pistolet, prawda? Byłoby miło, gdyby to była prawda, ale szczerze mówiąc, chyba powinieneś popytać sam. Cóż, Danielu, wątpię, czy moje wpływy przewyższają twoje. Nie wiem, czemu chcesz, żebym to ja załatwiła, Danielu. Na pewno mógłbyś to zrobić sam.
Nie jestem jeszcze gotów na rozmowę o tej sprawie, a to, że ktoś się do ciebie włamał, czyni cię osobną, godną współczucia. To będzie dla ciebie bułka z masłem. Zgadzam się, Danielu, ale przemyśl, czy to naprawdę właśnie tego chcesz. Jesteś pewien, że to najlepszy możliwy plan? To znaczy, mogę ci pomóc, jeśli koniecznie trzeba, ale to chyba nie zły plan. A zatem, jeśli nie będzie ich w domu, zakradnij się i pożycz go. Matko, naprawdę? Na pewno nie zauważą tego przez jakiś tydzień. To okropne, Danielu, na pewno będą w domu, przynajmniej jedno z nich. Wiesz lub nie, ale ćwiczyłam kiedyś w życiu twórcze pożyczanie. Hej, ale to jest niemoralne, ja nie chcę tak. Dlaczego ja się muszę na to zgadzać? Naprawdę nie wiem, jak ci dziękować. What the fuck? To byłaby największa przysługa, jaką ktokolwiek dla mnie zrobił. Oj, Danielu, nie dramatyzuj. Starczy już komplementów, bez przesady. Mam tylko nadzieję, że nie pomagam ci władować się w kolejne kłopoty. Ale poważnie, nie wiem, jak ci dziękować. Nie zdradzę tego nikomu. Będę czekał na twój powrót. Broń nie zabija ludzi. Tak, to ludzie zabijają ludzi, nie broń. Daniel chce, żebym znalazła pistolet, którego będzie mógł użyć w broni swojego domu. Bri jest zarejestrowanym członkiem NRA. Mike też podobno posiada broń. Sprawdź, czy któryś z nich będzie na tyle uprzejmy, że dać ci pistolet, a jeżeli nie, możesz spróbować samodzielnie wymyślić inny sposób. Dobra, spróbujemy pogadać z Mike'iem, bo mamy z nim bardzo bardzo miłe stosunki. Więc może nam da. Hej, Mike, jak wyglądam w nowej sukience? Co to ci tu leży? W ogóle nie wiem, co to jest. Weird. Cześć, Amy. Cześć, Mike. Mogę ci zadać pytanie? Cześć, Mike. Zastanawiałam się, czy mógłbyś mi pomóc w pewnej sprawie. Mike, naprawdę potrzebuję twojej opinii. Tak, mrugnij do niego. Wszystko, w czym tylko mogę pomóc, sąsiadko. Wejdziesz do środka? Nie, dzięki, Mike. Mam tylko szybką prośbę. Mam nadzieję, że nie wyda ci się arogancka, ale... Dzięki, ale trochę się spieszę. Mam nadzieję, że rozumiesz. Nawijaj, co masz na myśli? Tak czy inaczej, włamanie mną wstrząsnęło. Miałam też długą rozmowę, dobra, kłótnię z moim mężem. Cóż, nie mogę przestać myśleć o włamaniu. Cały czas zastanawiam się, co z tym zrobić. Zakładam, że słyszałeś o włamaniu. Dobra, zagrajmy ofiarę. Faceci to lubią. Tak, przykro mi z tego powodu. Jak się trzymasz? Słuchaj, trochę się boję i czułabym się lepiej, gdybym była zabezpieczona, jeśli wiesz, co mam na myśli. Cóż, mój mąż uważa, że policja panuje nad wszystkim, ale ja mam takie skryte podejrzenie, że traktują to jak typowe włamanie, podczas gdy ja wiem, że to coś więcej. Nie, ale znam sposób na to, żeby od razu poczuć się bezpieczniej. Masz rację, masz zamiar zainstalować system alarmowy czy coś takiego? Właśnie dlatego tu jestem, Mike. Sprawiasz wrażenie faceta, który wie, jak o siebie zadbać. Być gotowym, to motto harcerzy, ale ciągle według niego żyję. Muszę się czuć bezpiecznie w moim domu. Potrzebne mi konkretne narzędzia obrony. Wiedziałam, że zrozumiesz, dlatego muszę cię poprosić o ogromną przysługę. Cóż, Mike, chyba przyszłam do odpowiedniej osoby. Ha? Co mogę dla ciebie zrobić? Miałam nadzieję, że uda mi się przekonać cię, żebyś pożyczył mi pistolet do obrony. Mike, chciałabym pożyczyć pistolet na jakiś czas. Słuchaj, Susan powiedziała mi, że masz pistolet. Nie wiem, czy masz dodatkowy, ale może mógłbyś pożyczyć mi coś niewielkiego, co mogłabym nosić w torebce. To by pomogło mi czuć się bezpiecznie i mogłabym zasnąć w nocy. No, to nie żarty. Chyba mogę ci pożyczyć mój pistolet, ale bądź ostrożna. A jeżeli potrzebujesz pomocy, mogę ci pokazać, jak go używać. Wszyscy tak chętnie oznają w tej grze broń. To nic, że mogę kogoś postrzelić, że mogę mieć kłopoty. Nikt się tym nie przejmie, nie? Po co? E,
Wiedziałam, że mogę na Ciebie liczyć, Mike. Naprawdę jestem Ci winna przysługę. Och, Mike, tak bardzo Ci dziękuję. Postaram się namówić męża, żeby kupił coś takiego dla nas, ale na razie nie wiem, jak Ci dziękować. Moja rodzina ma wobec Ciebie dług wdzięczności. Oddam go, jak tylko wszystko się uspokoi. Przyniosę Ci go. Poczekaj tutaj. Proszę bardzo, to maleństwo to mój ulubieniec. Możesz go zatrzymać tak długo, jak potrzebujesz. Mam nadzieję, że dzięki niemu poczujesz się bezpieczniej. Jeszcze raz dzięki, Mike. Ratujesz mi życie. Na razie. Wow. Niskokalibrowa broń, którą zdobyłaś na prośbę Daniela. Dobra, to teraz z powrotem do Daniela. No, otwierać. To ty, dzięki Bogu, przyniosłeś pistolet? Tak, Danielu, mam go, mów ciszej. Tak, mam go, zadziwiająco łatwo udało mi się go zdobyć. Tak, przyniosłam ci pistolet. Chcę go zobaczyć. Wiesz, nawet nie chcę więcej na niego patrzeć, przez niego robię się nerwowa. Proszę bardzo, nigdy nie myślałam, że to powiem, ale jest w nim coś pięknego. Teraz wiem, jak łatwo jest dostać pistolet. Może też by mi się przydał. Podoba mi się to, jak leży w dłoni. Jej, teraz, kiedy go trzymam, czuję się inaczej niż się spodziewałam. Przecież ten przedmiot może spowodować czyjąś śmierć. No, hello, serio? Mam nadzieję, że nie będę go musiał używać. A czego się spodziewałeś? To pistolet. No właśnie. Bum, bum. Nigdy nie bawiłeś się w policjantów i złodziei, kiedy byłeś dzieckiem? Masz rację, Danielu. Posiadanie broni to nie żarty. Dlatego od początku pytałam, czy naprawdę chcesz go mieć. O to właśnie chodzi, Daniel. Też mam nadzieję, że to nie będziesz go musiał użyć, ale na wszelki wypadek. Ejju. Cóż, nie wiem, jak ci dziękować, ale w jakiś sposób wiedziałem, że ci się to uda. Żaden problem, Danielu. Niektóre z gospodyń to mamy piłkarzy. Najwyraźniej ja jestem mamą handlarza bronią. Posłuchaj, Danielu, mam nadzieję, że będzie ci dobrze służył, ale kiedy to wszystko się skończy, oddasz mi go, a ja go zwrócę. Jeśli mam być szczera, jestem w szoku, jak łatwo mi z tym poszło i jak wygodnie się go trzyma. Wiesz, co to dziwne, kształt pistoletu wydaje się dziwnie znajomy. Niech to zostanie między nami, Danielu, nikt inny nie musi znać prawdy. Twoja tajemnica jest u mnie bezpieczna, jeszcze raz dzięki. Mam nadzieję, nie chciałam oznakowanego pistoletu od złodzieja. To wszystko, czego mi trzeba. Proszę bardzo, Danielu, do zobaczenia. Naprawdę, Danielu, nikt nie może się o tym dowiedzieć. Mogłabym wpaść przez to w kłopoty. Dobra. Za bardzo się tym przejmujesz. Potrzebuję tego do ochrony. To wszystko. Wszystko będzie dobrze, pa. Ta, jasne. To co teraz? Czas samotności. Daniel jest teraz w dziwnej sytuacji. Kiedy już mu pomogłaś, powinnaś dać mu trochę przestrzeni. Udaj się do domu i zobacz, czy jest tam coś, czym mogłabyś się zająć. Mieliśmy odpoczywać, a nie zajmować się domem. Nie dadzą nam odpocząć, nie? Kto dzwoni? Kochanie, wszystko w porządku? Tak, w porządku. O co chodzi? Masz dziwny głos. Tak, oczywiście. Czemu dzwonisz z biura? Myślałam, że jesteś w domu. A skąd ona wie, że on dzwoni z biura? Wydawało mi się, że jak ma komórkę, to nie będzie widać. Czuję się świetnie, ale coś stało. Czemu dzwonisz z biura? Nie, musiałam zająć się dokumentami, ale zdarzył się wypadek. Nie mam czasu na wyjaśnienia. Przyjeżdżaj jak najszybciej. O nie, zaraz tam będę. Czy ty jesteś cały? Nie rozumiem, co się dzieje? O mój Boże, oczywiście, kochanie, będę tam za parę minut. Wszystko w porządku? Świetnie, wyjaśnię ci wszystko, kiedy tu dotrzesz. Pospiesz się. Okej. To brzmi bardzo dziwnie. No biegnij, kobieto, twój mąż miał wypadek. Chyba. Nie wiadomo, o co chodzi. No nie, idź do przodu, ale przyspiesz czas. Co to jest?
No, go, 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 go. A, to ten. Dzięki Bogu, że jesteś. Wraca do siebie. Ja nie mam dyskietek. Aha. Co się stało? Gdzie jestem? Jezu Chryste, to Frank Fox! Co się stało? Ktoś go napadł? Co się stało? Czemu Frank jest cały posiniaczony? Jakoś nie widać, żeby był posiniaczony, ale wierzę wam na słowo. I zakrwawiony. O, jeszcze lepiej. To Frank Fox. O mój Boże, czy to Frank? Co się stało? Nie wiem, właśnie wpadłem zabrać trochę papierów i znalazłem go na parkingu, nieprzytomnego i najwyraźniej ciężko pobitego. Zadzwoniłem do ciebie natychmiast, gdy tylko uświadomiłem sobie, że to Frank. Co się z nim stało? Miał wypadek czy coś? Czy będzie z nim wszystko w porządku? O mój Boże, wygląda okropnie. Co się stało? Ktoś się nad nim znęcał. Ma mocno poobijaną głowę i szereg innych obrażeń. Ale wygląda na to, że dojdzie do siebie. A nie, coś tam widać trochę, że... widzieliście to wszystkie chwile, jakby było widać, że ma podbite oko i jakby jest lekko zakrwawiony, a teraz nie. Są jakieś błędy graficzne chyba. Co ci się stało, Frank? Frank, to ja, Amy. Możesz nam powiedzieć, co się stało? Frank, to ja. Jesteś w moim biurze. Amy też tu jest. Znalazłem cię na parkingu. Byłeś nieprzytomny, więc przyniosłem cię do mojego biura. Ja poszedłem z nimi spotkać. Chcieli dyskietki. Zaaranżowaliśmy spotkanie na mieście. Czemu to zrobiłeś? Czy policja albo Eric wiedzą o tym? Naprawdę poszedłeś spotkać się z tymi kryminalistami z banku? Z tymi, którzy włamali się do mnie do domu? Och, Frank, czemu? Sam mi powiedziałeś, jak bardzo są niebezpieczni. Wiem, powinienem powiedzieć policji albo federalnym, ale nie zostawili mi wątpliwości, co by się stało, gdybym z kimś porozmawiał. Powiedzieli, żeby mnie zabili, a wtedy Daniel... O czym wy rozmawiacie? Wiesz, kto się włamał do domu? Rozmawiałaś z federalnymi? Jezu, mężu, jesteś zacofany, później ci wyjaśnię, no, goddammit. Nie wiemy na pewno, to coś, o czym rozmawialiśmy dzisiaj z Frankiem. Powiedzmy, że ma parę szkieletów w szafie. Frank się w końcu załamał i powiedział mi wszystko o swoich starych sprawach. Czekałam na właściwy moment, żeby ci powiedzieć. Frank ma trochę starych interesów, które udały się za nim do Fairview. Porozmawiamy o tym później. Teraz musimy się upewnić, że wszystko z nim w porządku. No właśnie, nie mamy czasu na pogaduchy, mężu. Och nie, Daniel, jak długo tu jestem? Podsłuchałem ich, jak rozmawiali o tym, że będą jechać do domu szukać dyskietek. Jeżeli Daniel tam jest, och mój Boże, musimy ostrzec Daniela. Właśnie wracam z waszego domu, zostawiłam tam Daniela, kiedy Jack zadzwonił. Och nie, a on ma pistolet, zabija wszystkich. Och nie, Daniel jest w domu całkiem sam, musimy go ostrzec. Go, go, go. Daniel nie da rady ich powstrzymać, jeżeli się pojawią. Musimy go natychmiast ostrzec. Au! Dzwoń natychmiast do domu Foxów. Ostrzeż Daniela, niech wyjdzie z domu. Dobrze, już. Daniel, go. Halo, to Daniel Fox. To ja, Amy, wszystko gra? To ja, Danielu, to ja. Musisz natychmiast wyjść z domu. O co chodzi? Masz dziwny głos. Czy coś jest nie tak? Och, poczekaj, kochana. Ktoś puka do drzwi. Frank został poważnie pobity. Ci sami faceci zmierzają do twojego domu. Nie otwieraj drzwi. Trzy kropki. Pięć kropek? Nie, więcej kropek. Okej, okay, chyba się coś stało, a my powinniśmy kończyć odcinek. Czy właśnie wyczuwam koniec odcinka i mówię sobie i zagranie polsatowe. Tak, dobrze wyczuwacie. Skończymy właśnie odcinek, zanim dowiemy się, co z Danielem. To będzie w kolejnym odcinku. Dzisiaj bardzo dużo się działo. Jeszcze zdobyliśmy broń w ogóle. Także no, dzieje się całkiem sporo,
ale w wyniku całej tej sytuacji i czy Daniel to przeżyje, spotkanie tajne z dziwnymi ludźmi, dowiemy się następnym razem. Dowiemy się też, mam nadzieję, coś więcej na temat przeszłości Amy, naszej głównej bohaterki, co w związku z Erikiem Larsenem, jakaś dawna przyjaźń lub coś więcej może nawet. Zobaczymy. No, a na razie to tyle. Także dzięki bardzo za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Gotowych na Wszystko. Cześć!